Dzisiejszy odcinek z pewnością by nie powstał, gdyby nie fakt, że w nocy z 22 na 23 lipca Valve dodało pewną aktualizację, dzięki której w grze dostępne są zupełnie nowe rangi. Ja przypominam jeszcze o odcinkowym giveawayu na AWP Phobos, wystarczy tylko zostawić suba z dzwoneczkiem, dać lajka pod filmem, udostępnić go na przykład na tablicy na Facebooku i napisać w komentarzu propozycję na kolejny film. Dodam jeszcze, że każda 10 łapek w górę to dodatkowe 20 centów do wygrania w kolejnym odcinku. Ja jestem Kroxy i zapraszam do oglądania. Jeżeli szukasz gier w bardzo atrakcyjnych cenach, zapraszam Cię na stronę eneba.com. Rejestrując się z mojego linku i używając kodu Kroxy za pierwsze wydane 10 euro na stronie, dostaniecie premię w wysokości 1 euro. Dodatkowo w każdy weekend organizowane są ogromne wyprzedaże. Zapraszam i polecam. Jak już mogliście się dowiedzieć na wstępie, jak i po miniaturze tego filmu, w ostatniej aktualizacji CSGO deweloperzy wprowadzili nowe rangi, które obowiązywać będą tylko w trybie Danger Zone. Wszystkie rangi wyświetlają wam się teraz na ekranie. Jak możemy zobaczyć, najniższą z tych 15 rang jest ranga Labrat 1, czyli po prostu szczur laboratoryjny 1. W następnej kategorii zmieniamy się w sprintującego zająca, żeby ostatecznie nosić miano elitarnego dzikiego zwiadowcy. Następnie zmieniamy się w myśliwego lisa, żeby potem ewoluować w wilka, który finalnie staje się wyjącym alfa, lub jak kto woli, the howling alfa. Rangi przyznawane są w zależności od miejsc, na których kończymy nasze mecze w trybie Danger Zone, jak i również sama ilość wygranych gier w tym oto trybie. Ważną informacją jest również fakt, że gracze wszystkich grup umiejętności mogą brać udział w meczach razem. Moim zdaniem aktualizacja jak najbardziej na plus, szczególnie dla tych graczy, którzy dużo czasu poświęcają na granie w ten tryb i dzięki temu rozgrywka zostanie nieco urozmaicona i być może możliwość pozyskania nowej rangi wpłynie na jakąś część graczy, którzy będą chcieli takową rangę zdobyć. Dajcie znać, co sądzicie o tej aktualizacji, przypominam również o konkursie na AWP Phobos i o tym, że każde 10 łapek w górę to dodatkowe 20 centów do wygrania w kolejnym odcinku. Tymczasem ja już się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona!